tym miejscu na pewno znajdziemy dużo ciekawych rzeczy. Ale gdzie? Tu w tym miejscu? No, zobacz, tu prowadziliśmy poszukiwania przy wieży ciśnień, a tu niedaleko jest stadion, który został wybudowany w 1926 roku i tutaj też dużo się działo, jeżeli chodzi o działania drugowojenne. Na pewno tu coś ciekawego będzie. Każdy wyjazd na poszukiwania to analiza i studiowanie dokumentów, ale też dużo emocji. Pozostaje tylko przygotować sprzęt i ruszać w teren. No hola hola! Zanim ruszymy na poszukiwania, trzeba zrobić nasz codzienny poranny trening, rozruszać się troszkę i dopiero możemy działać. No i oczywiście dzisiaj przegrałem zakład, muszę wypucować Ewelinki wykrywacz metali. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. A wracając do tematu naszego zakładu, już wam tłumaczę, jak to wyglądało. Szłam sobie do mojej koleżanki na kawusie. Zostawiłam oczywiście dom i dzieciaki na Krzyśka głowie. Wdaliśmy się w pewną dyskusję. Powiedział, że ja na pewno do ciebie nie zadzwonię. Nie będę nic potrzebował. Odpoczywaj sobie, pij sobie kawkę. Nie będziemy ci głowy zawracać. No ja oczywiście w to nie uwierzyłam. Nie minęła godzina, już Krzysiek dzwonił. A gdzie jest sól? A gdzie są ziemniaki? A gdzie jest odkurzacz? No i właśnie tak przegrał nasz zakład. Widzicie to? Będę miała większe niż mama i tata. Co, Hania, zmęczyłaś już się? Nie. No je, nie. Tylko się napiję i będę dalej działać. Dawaj tu łyka. Piękna moja śliczna ceweczka. Zakład się przegrało, to trzeba wypucować ten sprzęt, natomiast tą ściereczkę, którą wziąłem, nie za bardzo do tego się nada. Trzeba w jakiś sposób ją obmyć najpierw pod prysznicem, a potem sprzęt przepucować. Natomiast jeżeli chodzi o nasze poszukiwania, miejsce, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania, też wydarzyła się tragedia i to taka bardzo poważna tragedia z romansem w tle. Zostały powieszone dwie osoby, kobieta i mężczyzna, ale opowiem wam tam, jak już będę na miejscu, co się wydarzyło i kto brał w tym wszystkim udział. Bardzo ciekawe znalezisko. Zobaczcie. Tak zwana spinka, łódka amunicyjna. Tu wchodziło 5 sztuk naboi. Dla mnie to jest informacja, że w tym miejscu stał żołnierz i strzelał. I trzeba się po prostu tutaj pokręcić. Czytamy z ziemi informacje i wyciągamy wnioski. Przed chwilą doszło do takiej sytuacji, o której chcę wam powiedzieć. Kopię sobie dołek, kopię. No niby wszystko ok, jest poważny sygnał. Wyciągam taki oto zwój miedziuszki, drutu. I tradycyjnie nad tym dołkiem przymiatam cewką. No jest taki sygnał, nie? Mówię, pewnie kolejny kawałek jakiegoś drucika. Sygnał taki troszkę mniejszy, nie na duży obiekt, tylko na mniejszy. Podkopuję, wyciągam, patrzę, a tam pieniążek niemiecki. Pod tym drutem pieniążek niemiecki, czyli ktoś wyrzucił ten drut razem z monetą, którą już wam pokazuję. 10 pfeningów z 1917 roku i to zobaczcie, w jakim ładnym stanie zachowania.
rewers monety troszkę w gorszym, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że jest ciekawe znalezisko. I to w przypadkowych okolicznościach. A tym razem z ziemi wykopałem taką wielką podkowę. Jak jest podkowa, to i musi być gdzieś tutaj kuń. Zobacz, jak wykopałem tą siekierę, to myślałem, że to średniowieczny jakiś topór bojowy, ale nie, zmyliły mnie te kształty, ale tutaj są korozje i o, tak to wyglądało. Ale blisko było. Blisko było, nie? A ty teraz się pochwal, co masz. No, ja mogę się pochwalić, że mam takie coś, nie wiem co to jest. Coś od czegoś, jakieś zamknięcie mogło to być. No, fajnie. Z kółeczkiem, taka blaszka. No i dwa kawałki łyżeczki. Łyżka i łyżeczka. Łyżeczka. Także trochę jest. Tak się przyglądasz, nic nie mówisz. Zmiana miejscówki od razu darzy. Spójrzcie. Guziczek. O, ale srebrny. No tak mi się też wydaje. A. Nie wiem, czy to jest współczesne. Ale ja pierwszy raz taki. To chyba nie będzie guzik. Nie będzie guzik? Ajajajaj. A co to będzie? I to ciężkie. Sreberko, jakaś aplikacja. No trudno mi powiedzieć, ale zobaczcie. To jest na pewno srebrne. Jest ciężkie. A. Widzisz? A, pani, proszę bardzo. Dziękuję, ale super, super. Oby więcej takich. Jak już się pocieszyłam tą moją znajdką, srebrną, chociaż nie wiem co to jest, wziąłem wykrywacz, sprawdzam w dołku, jeszcze coś jest, więc kopiemy. Sygnał ładny. Może część od tego. Na żywo prezentacja. Słychać dźwięk. Gdzieś jest już tutaj w urobku. Nie, tutaj jest. Tu jest urobku. W tym, co wyszło spod łopaty. Coś małego musi być. A, jest, a to jest część od tego. A to jest spinka od mankietu. No. A zobacz, bo jest ta druga część. O, jest. To była spinka od mankietu. Super, super sprawa, widzisz? Nie zdążyłam kawałek odejść i kolejnym moim sygnałem jest guziczek. Prawdopodobnie czysty, ale spory i ma łóżko. Także może tu być ciekawie. Taką datę ma ta moneta, którą trzymam w ręku. Jest to jeden pfenig i tyle czasu leżał tutaj w ziemi i czekał, aż ja po niego tutaj przyjdę i go wykopię. Tak z jednej strony, a tak z drugiej. Sprawdzamy na aplikacji, czy nie było tu żadnych domostw. O, okej, co tam jest, co tam się dzieje? Tu wszędzie były rozlewiska, dawne jezioro. A gdzie ta leśniczówka stara stała? Nie widać jej na tej mapie. Właśnie. Buchen, Buchty. No patrz, bo jesteśmy tu. Aha. I to jest ta droga, co ci pokazywałam. Co to jest za miejscowość? To jest określenie Buchenberg. I lasek jest. No to idziemy tam. Gołębia, obrączka. Pewnie jakiś jastrząb dopadł tutaj gołębia i pozostawił po nim jego identyfikator, jego ptasi nieśmiertelnik. Zobacz, to jest te renten fenik złoto Weimaru, ale zobacz pod czym znalazłem. Nie przypomina ci to jakiegoś stwora, jakiegoś duszka? Wyobraźnię, to ty masz naprawdę wybujałe. No mam, nie? No mam. Spójrzcie, jaki piękny stan, ale jest tu piasek, to i
Stany są ładne, a nawiązując do tego duszka stworka, zobaczcie sami. Takie miałem skojarzenie, jakby to jakiś duch był. A tobie z czym to się kojarzy? Nie będę głośno tego mówić. No powiedz. Nie mogę. No powiedz z czym. Nie mogę, nie będę mówiła co? Głośno. Każdy ma swoje skojarzenie. Ja tu widzę postać. Taki zarys postać twarzy człowieka. O. No niech mu będzie. Korzystając z okazji, to ci pochwalę, co znalazłam. O, jakie maciupeczkie. No. Ale chodzi mi o to, że na tym czymś tutaj coś tam jest. A no faktycznie. No. A to blomba może być. O, dlatego. Wyciągnęłam pędzelek, to oczyszczę. Czyk. Do kolekcji. O, coś tam się pokazało. Gdzie? Coś tu ci się pokazało. I to duże, srebrne. Tutaj. Patrz. Aj, myślałem. To od łyżki, bo drugą część też znalazłam, więc to jest druga część. Już, żebym myślał, że w tym dołeczku coś ciekawego będzie. Aj tam, aj tam. Może w następnym. O, a tu z ziemi wyskoczyła obrączka. Mosiężna. Ta obrączka pewnie chce coś nam powiedzieć. Ewelinka doczyszcza obrączkę, a ja w międzyczasie opowiem wam o pewnym tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce na tej drodze, gdzie jesteśmy. Jest to droga, która łączy między sobą dwie miejscowości. Odległość między tymi miejscowościami to około kilometr. W roku 1943 roku do jednej z miejscowości, a konkretnie do dzisiejszego Michałowa, zostaje przydzielony Polak, młody chłopak 21-letni, który ma pomagać w pracach polowych. Nawiązuje w międzyczasie romans z Niemką z sąsiedniej miejscowości. O tym romansie dowiadują się władze i nakazują ich powieszenie. W miejscu w okolicach, gdzie jesteśmy, zebrano wszystkich mieszkańców obu wsi, postawiono szubienicę i młodego Polaka i Niemkę na ich oczach powieszono. Dla osób, które uczestniczyły w tym procesie, pokazowym procesie, miało być to konkretny przekaz, że nie ma możliwości wiązania czy to Niemki, czy to Niemca z Polakiem. A w międzyczasie? W międzyczasie jest napisane tutaj, no po niemiecku napisane, ale zaraz ci powiem, co tu jest napisane. Może to być mój łamany niemiecki. Bot Huse Lim, coś takiego, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Może lepiej by było na zdjęciu i przybliżyć. No, przybliżymy i zobaczymy. O, ja pierdzielę. Obok tej obrączki łuska. Ale czy możemy ją powiązać z tą obrączką? Nie wiem, ale chwilę za nie mówiłem. Czyżby to był kolejny świadek tych wydarzeń, które tutaj się działy? Może coś data na łusce nam powie, ale jest w tej chwili nieczytelna. Miejsce same z siebie bardzo ponure, mając świadomość, że tutaj coś się działo, że tutaj było takie dramatyczne wydarzenie, już daje głowie taki akcent, że jest taka niepewność. Chodzę, rozglądam się, a tragedia, do której tutaj doszła, została mi opowiedziana przez mieszkańca Susza, który również też z tym młodzieńcem trafił tutaj do prac. Z tym, że ten mieszkaniec, który mi to opowiadał, trafił w Suszu, w dawnym Rosenberg, do pracy do masarni, a tego drugiego chłopca przydzielono do prac rolnych. Niesamowite.
Czy to jest świadek tego zdarzenia? Niby tylko zwykła łuska, ale jeżeli chodzi o okoliczność i to miejsce, może być niezwykła. Ich powieszono. A co robi tutaj ta łuska? Wystrzelona łuska? Trudno mi powiedzieć. Po tych wyprawach to nasze wykrywacze zawsze wymagają kąpieli. Zobaczcie, dziewczynka i chłopiec. Zasługują na kąpiel, tak jest. Jak i my, bo my też przepoceni i przemoczeni. Przyjechaliśmy do naszej Izby Historii Regionu w Suszu, żeby te wszystkie przedmioty, które znaleźliśmy, zostawić tutaj, ale też jeszcze przebrać wśród tych wszystkich, w cudzysłowie, śmieci, które na razie odrzuciliśmy na bok, te ciekawsze, wartościowe przedmioty. Tu widzę, że jakaś jest blaszka znamionowa, która zostanie poddana głębszej analizie. Może nam się uda ustalić, skąd pochodziła i z jakiej fabryki, bo widzę, że tutaj jakaś spółka, końcówka jest spółki, czyli sugeruje to, że to była jakaś niemiecka spółka, która produkowała cokolwiek. Tego się dowiemy. Jak zwykle łyżki, och, tych łyżeczek to tutaj zawsze się znajduje wszelkiej maści. Już mamy potężną kolekcję łyżek u nas w izbie. Tego to jest mas. No i wykopaliśmy też takie dziwne elementy od czegoś. Trudno powiedzieć, do czego to mogło służyć. No ale tak to bywa w naszej profesji, że od ręki nie jesteśmy w stanie dużo rzeczy zinterpretować. Też się uczymy. Generalnie Ewelinka przebiera guziki i odkłada je do swojego słoiczka. A dlaczego? Ano dlatego. W związku z tym, że znajdujemy bardzo dużo guziczków, pomyślałam sobie, że stworzę specjalną ekspozycję. Jeszcze nie wiem, jak się do tego zabrać. Ale jak się do tego już zabiorę i stworzę tą ekspozycję, na pewno Wam się tym pochwalę. Najliczniejszą grupę znalezisk właśnie tworzą guziki. Na 10 guzików przypada jakaś tam niemiecka moneta, a nawet czasami więcej. 20-30 guzików się wykupuje i tam przy okazji trafi się jedną monetę. Za chwilę dla przykładu po prostu wysypiemy te guziki. Zobaczycie, ile ich jest, a to jest praktycznie może z miesiąca, półtora, maksymalnie dwóch miesięcy nasze odkrycia, guzikowe odkrycia. Na niektórych polach jest ich masa. No i z tych guzików właśnie, tak jak Ewelinka tutaj dała sobie zadanie, będzie chciała utworzyć jakąś taką kolekcję, którą wyeksponuje w odpowiedni sposób, ale za chwilę się do tego zabierzemy, to pewnie przyjdzie pomysł, jak to zrobić. No właśnie. Wysypujesz jak jakiś skarb. No bo to jest garnek ze skarbami. O, i nawet moneta. No zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj jest. Tutaj są głównie czyste guziki. No nie wszystkie, nie wszystkie. No większość. Te ciekawsze odkładamy w inne miejsce. Natomiast tutaj dominują cywilne guziki, jakieś ozdobne. Od bielizny też, no zobaczcie, od tych bielizn, ile tu jest masy tych guzików. To są tego typu guziki. Także tego jest. Mnóstwo. To kiedy zabierasz się do pracy? Jak będę miała czas. O. A generalnie chciałem się Wam pochwalić, bo pewnie nawet nigdy o tym nie wspominałem,
że w 2008 roku, czyli wiele, wiele lat temu, udało mi się wydać taki autorski album. Album, który zawiera w sobie pocztówki dawnego mojego miasta, w którym mieszkam. Kolekcjonuję też pocztówki. Pocztówki kolekcjonuję od wielu lat. To jest takie moje oczko w głowie. Pocztówki związane z miastem. Także zobaczcie, to ten album wygląda w ten sposób. To był taki mój pomysł, żeby zamieścić pocztówki, no i zrobić opis, rys historyczny miasta i danego miejsca, które prezentuje dana widokówka. Także mi udało się zwiększyć moje kolekcjonerstwo, z czego się bardzo cieszę. No i muszę wam powiedzieć, że w planach w głowie siedzi wydanie kolejnego albumu wspólnie z Ewelinką. Mamy już pomysł, ale to na spokojnie was poinformujemy, jak będziemy coś działać. Także to jest mój rodzynek w twardej oprawie. Udało się. Pamiątka jak nic. Pamiątka na dla pokoleń. A ty co tak się przyglądasz? Lubię oglądać. Lubisz oglądać. No. Jest tego wszystkiego. Masę tego zbieramy. Teraz tylko czas, żeby to wszystko posegregować i poczyścić. Tak jest. Poukładać. Wiadomo, te ciekawsze rzeczy od ręki się wkłada w odpowiednie miejsce. Natomiast, o, dwudziestak się trafił. Pokaż tego dwudziestaka. Tadam. Do wyczyszczenia. Do wyczyszczenia. Także monet perlowskich jest sporo. Dzisiejsze poszukiwania tak średnio udane. Nie było takiego mocnego strzału. No ale tak to bywa. Na zawołanie te przedmioty z ziemi nam nie kleją się do cewki. Niestety trzeba swoje wychodzić. Będziemy tam kontynuować poszukiwania, bo to jest jedno z naszych takich bardziej ciekawych i ulubionych miejsc, gdzie zawsze coś znajdujemy. Jak sami wiecie, nie są najważniejsze te znajdki, te skarby. Najważniejsze jest to, że możemy sobie wspólnie spędzać czas. Raz jest na wozie, raz jest pod wozem. Także tyle. No, skarbem jest wszystko, co znajdujemy. Nie ma jakiegoś... Wiadomo, jest wyobrażenie o skarbie, że skarb to coś cennego, coś materialnego i tak dalej, ale tu skarbem są wspólne chwile, które przeżywamy i razem wychodzimy, i dla nas to jest najbardziej cenne. I tym akcentem będziemy się z wami żegnać. Życzymy wam zdrówka, dużo miłości, no i też odnalezienia tych skarbów, czy to tych materialnych, czy to takich tych, które się przytula na co dzień w domu. A i oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, jak ktoś nie subskrybuje, no i jakiś taktyczny komentarz. I dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.